Moim gościem jest pan Janusz Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, historyk i polonista. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry, witam wszystkich. Powstanie Węgierskie, powstanie z 1956 roku, od czego się zaczęło? Zaczęło się od wyrażenia solidarności z Polakami. Właśnie dlatego, ponieważ w owym czasie, w październiku właściwie 1956 roku. W Polsce miały miejsce pewne zmiany polityczne na jak ówczesne warunki, dosyć poważne i Węgrzy wychodzili na ulicę 23 października, najpierw Budapeszcie, ale też innych miastach węgierskich, bo były takie wiadomości z Polski, że te zmiany polityczne na tak władzy Chodziło o powrót Władysława Gomułki y, jako pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej PZPR-u. E, y, y, jest wokół tej sprawy wielkie napięcie, ponieważ Mos Moskwa na to się nie zgodzi, i, i wojska sowieckie maszerują y, ku Warszawie, i nie wiadomo jak to się skończy. I właśnie dlatego Węgrzy wyszli na ulicę, żeby zademonstrować solidarność z Polakami, i nie przypadkiem wybrali miejsce właśnie tej demonstracji w Budapeszcie. To jest pomnik generała Józefa Bema, naszego wspólnego bohatera. I były różne hasła, które moi rodacy skandowali tego dnia. Pierwszy takim hasłem było właśnie to: to mówili po angielsku, ja to teraz czytacie po polsku. Wszyscy Węgrzy, z nami, pójdziemy za Polakami, czyli mindem mađere dziut holod, kowesiu kolędzielu tot. Poza tym też były różne jeszcze takie gesty, które nawiązywały właśnie do ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce. I od tego się zaczęło kilka godzin później na Węgrzech wybuchło powstanie i wtedy role jakby się odwróciły, wtedy Polacy przyszli nam z pomocą. To powstanie miało już charakter węgierski, już nie było tylko wyrazem Solidarności, ale było wyrazem konkretnych dążeń Węgrów i oczekiwań Węgrów wobec państwa węgierskiego. Tak, zgadza się właśnie dlatego, że jak już ludzie byli na ulicach, ludzie zaczęli sformułować swoje postulaty. Poczuli wolność. Tak, i nie tylko wolność. Proszę sobie wyobrazić, że od momentu, jak komuniści na Węgrzech przyjęli władzę, więc mniej więcej od 1948 najpóźniej 2009 roku nie było ani jednej oddonie organizowania i demonstracji. Byli wiece, ale to wiadomo przez partie organizowane, wiece, gdzie trzeba było potępić imperialistów, Amerykanów. Czyli dwie dekady bez wyrażenia własnego zdania. Jakieś 10 lat, ale to tak, tak za dużo. Szczególnie jak dodaję, że. To jest taki okres stalinizmu na Węgrzech, tak się mówi. To trwało właśnie kilka lat. Patrząc, zapowiem, z perspektywy historyka, kilka lat to jest właśnie kilka moment. Ale te kilka lat jest mocno zapisane w pamięci każdego Węgra, nawet tych Węgrów, którzy jeszcze wtedy nie żyli. Bo to był taki mroczny okres z terrorem. Ludzie się bali. Ludzie mieli dreście odciskiego, nie wiedzieli kiedy zostaną aresztowani, kiedy nastąpi ten terror. To była cały czas groza, więc ten okres był okrutny. I w 1956 roku Węgrzy wyszli na ulicę sami. To był zresztą piękny dzień. Słońce świeciło, i to też nie tylko ci zapamię zapamiętają ten dzień, którzy byli udział w tej demonstracji. Ale jak nawet teraz, jak zapytam kogoś, który o tym przynajmniej słyszał, że jaki to był dzień 23 października, od razu mówi, że to wtorek, bo to wszyscy wiedzą, że to był właśnie wtorek. Więc ja więc byli razem w tym dniu, poczuli, że mają siłę, że nagle taki człowiek, który obawia się, że może zostanie aresztowany, bo, bo nie lubi tego ustroju, tego reżimu, to zauważył, że sąsiad, który ma sierię obok niego, też nie lubi tego reżimu. A ten trzeci też nie. No i zaczęli formować właśnie postulaty. To były podstawowe postulaty. Więc wojska sowieckie muszą opuścić Węgry. Wojna się skończyła, więc dlaczego obce wojska stacjonują na Węgrzech? To był bardzo mocny postulat. Musiał zaboleć. Właśnie dlatego, bo ta zwana sowietyzacja... Właśnie w tym okresie, okresie stalinizmu bardzo mocno nastąpiła na Węgrzech. Aż do tego stopnia, to mogę powiedzieć nawet swoją drogą, że armia węgierska chodziła w sowieckich mundurach. To też niedobrze, oczywiście. Ale na przykład tradycyjne godwo, historyczne godwo Węgiers zmieniono, gdybyśmy byli 17. Republiką Sowiecką. Poza tym niesiono pomnik, ogromny pomnik, Stalina w Budapeszcie. Żeby ten pomnik znieść, najpierw zburzono kościół katolicki. E, albo tak inny przykład, taki bardzo artystyczny. E, pierwsza linia trolejbusowa w Budapeszcie powstała w e, 1939 roku e, ku czci e, 70. rocznicy urodzenia, urodzenia wielkiego Stalina. W związku z tym numeracja rozpoczęła się od 70. Więc i, i tak jest do dnia dzisiejszego. Numeracja 70, 71, 23 i tak dalej. Więc aż do tego wszędzie było to się na świejaki brat, na świejaki wzór i, i wszędzie właśnie ta sowietyzacja była obecna e, na węgrzech. Może pan porównać z perspektywy historycznej było gorzej niż w Polsce. Było trochę inaczej. E, inaczej dlatego, że e, chociaż komuniści zjali koronę. Z Orwa, ale jednak głodwo pozostało. E, na Węgrzech na przykład nie wolno było śpiewać hymnu węgierskiego, bo to jest modlitwa i zaczyna się od słów: Panie Boże, głosach Węgrów. A komuś mówili, że jesteśmy ateistami, w związku z tym uważamy, że Boga nie ma, i nie wolno zaśpiewać hymnu, tylko w kościołach, a poza kościołem nie. Jak ktoś zaśpiewa, mógł od razu dostać 3 lat więzienia. Więc inaczej było bardzo, bardzo źle. Trudno porównać też dlatego, że Polacy inaczej też przeżyli dru Drugą wojnę światową. Węgrzy też mają tutaj inne doświadczenia, ale na, ale na pewno możemy stwierdzić, że w obu krajach to był mroczny stalinizm w najgłośniejszym wydaniu. Wróćmy do tych postulatów. Pierwszy, podstawowy, najbardziej bolesny dla okupantów, czyli dla Sowietów, wycofanie wojsk sowieckich. A pozostałe? Pozostałe też były polityczne postulaty, na przykład, że wprowadzić system wielopartyjny zamiast systemu monopartyjnego. Przy... Jak się nazywała Węgierska Partia Komunistyczna? Wtedy jeszcze Węgierska Partia Pracujących aż do końca miesiąca. 30 października została rozwiązana i powstała nowa partia komunistyczna pod nazwą Węgierska, Socjalistyczna Partia Robotnicza, zresztą z Januszem Kadarem na, na ciele, który potem rządził Węgrami 32 lata. Więc przywrócić e, godło, e, Potem e, przywrócić e, system wielopartyjny. Rozwiązać, bardzo ważne, rozwiązać, Nienawidzoną węgierską bezpiekę, tak zwaną AWH. To było państwo-państwie. Mówi że to jest pięść w reżimu, i awos funkcjonuje służby bezpieczeństwa, więc nazywam potocznie AWOS-ami, AWOS byli jeszcze bardziej nienawidzeni niż, niż sami przywódcy partyjni. Oni prowadzili ten okrutny terror. Było takie przysłowie na Węgrzech tuż przed 56 rokiem, że my można podzielić na trzy części. Są tacy, którzy już siedzieli z przyczyn politycznych w więzieniu, są tacy, którzy akurat siedzą, i tacy, którzy dopiero będą siedzieć. Nie było takiej rodziny na Węgrzech w latach 50., która nie była dotknięta tym, że ktoś z rodziny ojciec, syn, siostra, matka nie siedziałaby właśnie w więzieniu. Czyli to były postulaty polityczne, a były postulaty jakieś socjalne, ekonomiczne? Bardzo często porównuję, mówię o uproszczeniu, Budapeszt z Poznaniem, jeśli chodzi o 56 rok. Ale są pewne różnice. Jedna z takich zasadniczych różnic to jest właśnie to, że tam na Węgrzech wtedy było. Kilkanaście postulatów. Dlatego że kilkanaście, bo yy, by były takie, że połączono dwa postulaty, potem rozłączono. Było kilkanaście. I tam nie było właściwie żadnych gospodarczych. Ja było coś gospodarczego, tylko tyle, że domagamy się od Związku Sowieckiego, żeby przywrócił nam węgierski uran, który został wywożony z kraju ale to przywrócić uran, a nie, nie chodzi o, o podwyżkę e, w płac albo obniżkę cen. E, bo poznać zaczęło się właśnie od tych gospodarczych, na merze od, od, od razu politycznych. To jest jedna taka różnica. Więc nie, raczej nie było. To, to było właśnie takie, że znieść system dostaw obowiązkowych dla chłopów, e, po, albo e, żeby Znieść, żeby język rosyjski był jedynym językiem obowiązkowym w węgierskich szkołach. Tego typu był właśnie to. Czyli chcieliście wolności. Tak, nigdzie tego nie było opisane, ale wiadomo było, że jak te posady zostaną spełnione, to chcemy wolności i suwerenności kraju. Jak na to zareagowała władza? To też bardzo ciekawe, bo te demonstracje były pokojowe. Nawet wtedy, nawet też były pokojowe. Jak już wieczorem, bo pierwsze demonstracje rozpoczęły się od Czeczej. I około 9:10, e, właśnie ten symbol obcej Tiranii pomiścili w Budapeszcie, został obalony, tylko buty, buty pozostały. Ale też pokojowo. Ludzie tam, ludzie tam żartowali. Na przykład powstał taki dobciw wtedy, że to jest najpilniejszym uczniem na Węgrzech właśnie Stalin, bo on już 23 października wystawił swoje buty na Mikołajki. To, to, no, to była dobra atmosfera. Naprawdę. Ludzie byli uśmiechnięci. Poczuli, że coś, coś, coś nie, niezwykłego. E, I wtedy już węgierskich e, flag wycięto to komunistyczne godło, to, to, to sowieckiego typu. A, ale, ale tam była bardzo pokojowa atmosfera. I była taka grupa demonstrantów, która poszła jak Radia Węgierskiego domagają się, że niech Radio podaje te postulaty. że Dlaczego oni są na ulicach? I Radio, jako budynek publiczny, był obstawiony przez Awosów, tych funkcjonariuszy bezpieki. I oni zaczęli strzelać do bezbronnych ludzi. I tam wywiązała się strzelanina, i od tego się zacięło. Jak po pierwsze, tum też zareagował, tu też byli milicjanci, byli wojskowi i ci mieli, oni, jak mieli broń przy sobie, to opowiadali ogniem. Ale z drugiej strony, jak te wieści dotarły do ówczesnego kierownictwa partii, to oni uważali, że jednak to już nie jest do opanowania własnymi siłami, chociaż wojsko było nietknięte, milicja jak najbardziej do dyspozycji, w szeregach bezpieki służyło około 70, ty, 70 tysięcy ludzi, ale oni uważali za to za mało, żeby to wszystko stłumić. A może nie mieli zaufania, może bali się, że jednak oni pójdą za, nie za głosem partii, tylko za głosem kolegów, sąsiadów, czyli Węgrów. Owszem, rozsili się też dlatego, że jak e, czegoś wcale nie brakuje komunistowi, to jest właśnie poparcie ulicy. Z, ty, z tym nic nie mogą, sobie, nie mogą sobie poradzić. Też mogę powiedzieć na nawet swoją gomułkę. Jakby to ogromne wiece. E, e, też w Warszawie mówi się, że 400 tysięcy ludzi przed Pawełcem Kultury e, Nauki e, wyszło, żeby e, zapewnić e, towarzysza Sławę o swoim poparciu. Takim e, publicznym poparciem, czy społecznym poparciem w nic nie mogą robić bo oni wiedzą, że tylko przy pomocy bagnetów i przemocy mogą utrzymać się władzy. I tak samo może było właśnie wtedy na Węgrzech, że e, e, ci przywódcy partyjni, którzy podjęli decyzję, że jednak e, z, zwrócą się o pomoc e, wojskową do Moskwy, oni uważali, że skoro ludzie są na ulicach, e, to już taki moment, o którym e, pisze Lenin i inni klasy, tzw. klasycy, że to trzeba e, rozprosić, e, stłumić. E, i jak nie ma innych środków, to niech właśnie Moskwa robi na Węgrzech tak zwany taki porządek. Moskwa nie miała daleko, bo przecież armia stacjonowała na Węgrzech. E, tak, e, około 50 tysięcy, 60 tysięcy żołnierzy sowieckich wtedy stacjonowało na Węgrzech, ale jednak najpierw ta zgoda nie przyszła z Moskwy. Proszę pamiętać, to było dopiero 23 października. Dosłownie kilka dni wcześniej było nasilenie, było nasilenie polityczne w Polsce. I Chruszczow popełnił taki błąd, jeśli chodzi o Polskę, że przyleciał do Warszawy, żeby uniemożliwić wyboru komułki na szefa pzpr -u. I jak on wrócił, to było 21 października. I jeszcze sytuacja z punktu widzenia Kremla sytuacja w Polsce była się niepewna. Chociaż wojska sowieckie i też te wojska polskie, które na rozkaz marszałka obydwu narodów, cytuję się Rokosowskiego, jakby na Warszawę, zostały zatrzymane przez stolicą, ale na razie zatrzymane, jeśli nie zostały wycofane do swoich koszar. Więc Ruszczow nie chciał od razu mieć dwa problemy, jednocześnie dwóch frontów na, raz, na To na dwóch się dwóch dobrze frontów. nie kończy zwykle. I więc on najpierw się nie zgodził na interwencję sowiecką na Męsie. Ale były kolejne telefony, kolejne telefony z Budapesztu. Czyli towarzysze z Węgier przynaglali go. E, tak, ale nie sami, bo gdyby oni robili sami, to, to, to by nie wystarczyło. E, tylko wtedy właśnie ambasadorem związku sowieckiego w Budapeszcie był Niejaki Juri Andropow, później szef KGB, później się przywódca partyjny Sowieckiej Partii. I on też zadzwonił, że tak uważam, że prośba sowieckich towarzyszy, towarzyszy jest jak najbardziej uzasadniona. I wtedy to było po północy, około pierwszej, drugiej nocy, i wtedy dopiero chróściowo się zgodził na interwencję sowieckich na Węgrzech. Po ilu godzinach od pierwszej prośby. 3, 4. Czyli jednak bardzo szybko podjęta została decyzja. Czy demonstranci spodziewali się tego, że będzie uderzenie wojsk sowieckich? Nie, prawdopodobnie nie. Ale też te wojska popełnili z swojego punktu widzenia błąd, ogromny błąd. Błąd, który wynikał z własnych doświadczeń. Jak szukamy świeżych doświadczeń, to właśnie z tych tzw. wydarzeń poznańskich. Po czerwcu 1956 roku e, w końcu tak udało się stłumić e, tamtejszy bunt robotniczy, że e, wysłano do miasta, ja dobrze pamiętam, 359 ciągów, polskich, ale ciągów, i na widok tych ciągów ludzie się przestraszyli i poszli do domu. I trzy lata wcześniej w Berlinie ten, ten, tam też był taki bunt. Wtedy Sowieci pojawili się ciągami i wtedy Niemcy poszli do domu. Mówię o do uproszczeniu, a mniej więcej tak to było. I tej samej metody chcieli używać w przypadku Budapesztu. Więc przede wszystkim wojska sowieckie wkroczyli do naszej stolicy. Ale ludzie nie poszli do domu, tylko chcieli za broń i zaczęli stawiać opór. Tym bardziej, że tutaj pierwszym postulatem było wycofanie wojsk sowieckich, a tymczasem te wojska e, zaczynają tłumić powstanie. Czyli rzeczywiście w, to było powstanie narodowe. Tak, to było powstanie narodowe e, też dlatego, że po naszej stronie e, nie były regularne siłwi wojskowe, wojskowe siły, tylko naprawdę powstańcy. E, I też jest taka różnica pomiędzy ówczesną Polską a Węgrami. Że w 1956 roku Węgrzy nic nie mieli do stracenia. Proszę brać pod uwagę, że właściwie od pierwszego momentu, jak Gomułka przejął władzę, zaczął jakby szantażować Polaków, że uważajcie z tymi nastrojami antysowieckimi i tak dalej, ponieważ jedynym gwarantem naszych nowych granic, szczególnie na Zachodzie jest Związek Sowiecki i od woli Sowietów zależy, czy nadal pozostanie. A Węgrów niczym takim nie można szantażować, bo nie tylko, że nic nie uzyskaliśmy, jako kraj zresztą, który przegrał II wojnę światową, nie tylko że nic nie uzyskaliśmy, wręcz przeciwnie, jeszcze które straciliśmy swoje tereny na rzecz Czechosłowacji. Dodatkowo. Więc Węgrzy nic nie mieli do stracenia i i podjęli tę walkę. To też ciekawe, że skąd wiedzieli, jak to trzeba walczyć. Przede wszystkim takim najskuteczniejszą bronią przeciwko tym ciągom sowieckim to był koktajl motowa, butelka z benzyną. Ponieważ Sowieci wysłali do Budapesztu ciągi typu T-34 to jeszcze przedwojenna konstrukcja chłodnica ciągu jest na wierzchu. I jak ktoś był do peszcia i zna centrum miasta, to może pamięta, że tam są wąskie ulice i po obu stronach stoją kamienice. Jak jakiś powstaniec z pierwszego czy drugiego piętra takiej kamienicy rzucił koktajl mołotowa, butelkę z benzyną na czołg i trafił w chłodnicę, to został zniszczony, wypalony. I właśnie w ten sposób, w pierwszych dwóch, trzech dniach Sowieci stracili bardzo dużo swoich czołów. I wszędzie w stolicy powstały tak zwane punkty oporu. To były takie ruchome. To było tak, że walczyli do dziewiątej, ósmej wieczorem, poszli do domu spać. I znowu się pojawili i podjęli tę walkę. Więc w sensie, nic nie mogli robić, bo to nie było takie regularne wojsko. I w końcu wygraliśmy tę pierwszą fazę, jak można tak powiedzieć. Ta pierwsza interwencja została zatrzymana. W międzyczasie powstał rząd na Węgrzech, na ciele którego stanął Imre Noć, komunista, który już jednak przedtem udowodnił, że chce ten system złagodzić. I przez to został przez swoich towarzyszy odsunięty na bok. Więc on został premierem. 25 6, 5 października i obiecał, że spełni wszystkie postulaty narodów. I nie tylko obiecał, zaczął je realizować. Od razu prowadził system wielopartyjny. E, Rozpoczął rok, rokowania z Sowietami, że najpierw opuścili Budapeszt, a potem znowu będą rokowania żeby, na Węgrzech. Obiecał rozpisanie wolnych, nieskrępowanych, demokratycznych wyborów parlamentarnych na podstawie systemu wielopartyjnego, rozwiązał bezpiekę, więc i w tym momencie został premierem tego powstania. Później za to właśnie zapłacił życiem. I więc wygraliśmy ten pierwszy okres i same powstanie, bo jak mówię, sama rewolucja zwyciężyła. I aż do 3-4 listopada. Co się wtedy stało? Już dzisiaj wiemy na podstawie dokumentów, że był taki moment, to jest okres ostatnich dni października, 29-30, kiedy sami, Rosja, sami Sowieci uznawali, że tak oni tę sprawę przegrali. Było takie, było takie spotkanie na Rada Biura Politycznego Sowieckiej Partii na Kremlu, gdzie właśnie sami członkowie tego gremium powiedzieli, wśród nich na przykład marszałek Żukow, że to jest dla nas, to co mieliśmy teraz na Węgrzech, to jest dla nas lekcja polityczno-wojskowa. I z, tego, z tej lekcji musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski. I nawet Różciow był taki pojednany, że tak, yy, raczej mieli mi zaufanie do premiera Nadia, e, więc były takie głosy, że Węgry mogą zostać krajem neutralnym typu Austrii w wszystkim. Proszę pamiętać, że Austria, jako kraj neutralny, powstał dopiero rok wcześniej i my sąsiadujemy z Austrią. Więc yy, taka szansa była realna. Ale dzień później to samo gremium w Moskwie podjęło diametralnie inną decyzję, że to wszystko, co jest na Węgrzech, trzeba stłumić. Więc co się wydarzyło w ciągu 24 godzin? My dzisiaj już też wiem z dokumentów, że po pierwsze wybuchł konflikt wokół kanału sueskiego, i ten konflikt jakby, jakby odciągnął Uwagi. uwagę też o międzyopinii publicznej o spraw węgierskich. A po drugie ta inwazja, czy ten atak wojsk francuskich, brytyjskich i izraelskich na kanał sowiecki, na Egipt, wywołał konflikt w obozie samych mostów zachodnich, bo te trzy kraje, mówię, zapomnieli o swoich zamiarach zawiadomić Stanów Zjednoczonych. I Ameryka oczywiście to miała za to złe. Po trzecie czy czwarte, swoimi kanałami, kanałami dyplomatycznymi, dyplomaty, dyplomatycznymi, sam Waszyngton przekazał Moskwie, że Amerykania, Amerykanie Węgier nie uważają za potencjalnego sojusznika ani w NATO, ani w innych strukturach zachodnich. Inaczej mówiąc, Ameryka dała do zrozumienia, że to jest podwórko sowieckie, Węgry, i niech tam Sowieci robią co chcą. Wbrew temu, co Węgrzy mogli usłyszeć z głosu Ameryki czy Wolnej Europy. Tak, to jest taki bardzo e, kolejny wrażliwy punkt. Do tego warto wrócić, jeżeli mamy jeszcze trochę czasu, ponieważ to jest to, co jest kolejną różnicą pomiędzy Polską a Węgrami wtedy. E, albo inaczej też można powiedzieć, że. Jeżeli już na ostro o, um, okazało, się, okazało się coś w tej sytuacji, to jest właśnie to, że jednak ten podział świata pomiędzy wielkimi mocarstwami, które mały swoje korzenie w Jałcie, to jednak istnieje. Zajmie się, nie mieszają, przynajmniej publicznie, jawnie, w sprawie właśnie tego drugiego obozu. I w yy, i ten sposób, no jeszcze były też. Yy, Taki aspekt dla chruściowa, że on też miał swoją opozycję wewnątrzpartyjną, tzw. beton, dogmatyków, którzy atakowali, że on zdradza i sprzedaje ustrój komunistyczny i pójdzie na rękę Amerykanom. Więc on też musiał trochę ratować swoją pozycję, Chróściow, to też był taki kolejny element. No i to wszystko razem jakby zadziałało na, na tych samych przywództwach sowieckich, że zadecydowali, że to co jest na Węgrzech trzeba stłumić. Decyzja w Moskwie, wykonanie w Budapeszcie. Jak wyglądało stłumienie? Sowieci potrzebowali trzy dni, żeby ściągnąć swoje wojska z, z, z dalekiej Azji, żeby wycofać te wojska, które są na Węgrzech. To dlatego było potrzebne z swojego punktu widzenia, czyli z ich punktu widzenia, ponieważ w wielu miejscach w tym okresie, jak już, które wszystko się jakby, poszło do, 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 do normy, doszło do fraternizacji pomiędzy jednostkami sowieckimi a miejscową ludnością. I wtedy ci żołnierze to też byli przecież prosti ludzie, chłopi, robotnicy i najmłodsi. Yy, dowiedzieli się, że po pierwsze są na Węgrzech. Oni nie wiedzieli, gdzie oni są. S są na Węgrzech, tylko ty wiesz, że trzeba stworzyć właśnie Ustawskie Powstanie, koniec kropka. Są na Węgrzech, że po, po przeciwnej stronie yy, spośród nich, którzy do nich strzelają, oni tak samo robotnicy, studenci, sztuczarze, chłopy. No i w związku z tym Moskwa musiała wymienić te wojska, bo już były one niepewne. Nie było wiadomo, jak znowu zostaną rzucone do waki, może już takim w jakim i nie będą walczyć. I ściągnęli właśnie z Azji te nowe oddziały około 60 tysięcy żołnierzy. Mówiono albo, że są w Berlinie i walczą z faszystami, żeby obalić Hitlera, albo są nad samym kanałem Sueckim i walczą z iberystami. I jak ktoś był z państwa w Budapeszcie, to wie, że nasz, naszą Piękną Stolicę właśnie Dunaj podzieli na dwie części. Na, na dwie części. I sporo było takich sowieckich żołnierzy, którzy uważali Dunaj za kanał sowiecki. Nawet zapytali, że to kanał sowiecki, pokazali na Dunaj, że to kanał sowiecki. Więc 4 listopada rano Nastąpiła ta, jak mówimy, druga interwencja wojsk sowieckich. Tam już niestety nie było żartów. E, e, cała piechota e, poszła e, sowiecka, a Rosjanie e, sowieci srubowali e, swoje najnowsze broni, najnowszej generacji. Na przykład dożywali już ciągów typu 55. To był najświeższy rozciąg. E, takie ciogi już miały chłodnicę e, ukrytą, więc żaden to na nich już nie mógł zadziałać. I Opór e, trwał około jeszcze dwóch tygodni, e, ale jednak e, e, no, nie było sposobu, żeby dalej się przeciwstawić. I e, powstanie w swoim takim kształcie zostało stłumione około 18-19 listopada. Potem jeszcze był tak zwany bierny opór. To jeszcze trwało kilka miesięcy. Jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że na Kremlu uważano, że musi być jakiś tak zwany rząd węgierski, który oficjalnie prosi o pomoc. To było tuż przed 4 listopada. I znalazł się taki człowiek, właśnie on się nazywał Janusz Kadar, który był zresztą ministrem stanu w rządzie premiera Imranadia. Przedtem siedział w więzieniu. I sam Ibronid wypuścił go, jakby był przez krótki czas premierem przedtem. KDT też został szefem tej nowej partii komunistycznej, która powstała 1 listopada, ale został wezwany właśnie do ambasady sowieckiej w Budapeszcie i tam ambasador Andropow przekazał mu, że albo teraz będzie z nimi, albo wiadomo, jaki los go spotka. I on wybrał tę opcję, przeszedł na stole Sowietów I, i na Kremlu powstał. Podkreślam, na Kremlu postaw taki tak zwany rząd węgierski pod nazwą e, Węgierskiej Rewolucji Rząd robotniczo chłopski I właśnie Kadar e, został tego rządu Mariontkowego e, mar premierem. Zostawmy Kadara. Pan jest dumny z rewolucji węgierskiej? Jestem dość dumny. Ja wtedy e, oczywiście się nie dziwiłem. E, ale. Mm, nie tylko jako historyk, ale też jako człowiek, który dużo słyszał różnych opowiadań od uczestników tego powstania. I jestem też do tego bardzo dumny, ponieważ w XX wieku Węgry tylko może dwa razy miały te swoje tak zwane minuty na arenie międzynarodowej. Kilka minut mieliśmy w 88, 90 roku, jak komunizm upadł i jakiś kwadrans mieliśmy właśnie w 56 roku. Co też bardzo ważne, że dzięki temu, że na Węgrzech w tym okresie było sporo zachodnich dziennikarzy, były ekipy filmowe i oni później jak wrócili do kraju, to dużo pisali, dużo pokazali, więc powstał taki Pozytywny, korzystny wizerunek Węgra. Jeżeli cokolwiek o nas na, na Zachodzie wtedy e, wiedziano, to tylko tyle, że e, jeżeli chodzi o II wojnę światową, byliśmy ostatnim sojusznikiem Hitlera. I nagle z tej roli e, przerosił się na e, naród bohaterski, który podjął walkę, żeby zwalczyć swoją niepodległość e, e, i Troje się udało. U końcu sięgaliśmy, ale najpierw nam się udało. Poza tym, to jest takiej hmm, historii Węgier, bardzo rzadko się zdarzyło, że przetwarzająca większość Węgrów chciała tego samego. I w 1956 roku nie było różnicy. Jak ktoś dołączył do Komitetu Rewolucyjnego, do Gwady, nikt nie zapytał, skąd jesteś, skąd jesteś, kim jesteś. Czy ktoś należał do partii, czy nie. Czy ktoś jest Węgrem, czy Rumem, Ni, nic, nic się nie Liczył się tylko jeden. Czy chcesz tego samego, jak my, niepodległości kraju? Czy... I oni wszyscy odpowiedzieli tak. I to jest bardzo ważne. Z tego możemy być dumni, że to jest taki doniosły moment. No i dużo osób za to zapłaciło życie. Widzę wzruszenie w Pana oczach. Tak, bo to ja poważnie, na serio to mówię.